Witam wszystkich serdecznie w bonusowym odcinku, a bonusowe jest dlatego, że tak właśnie zadecydowaliście na Instagramie. Jak wiecie bądź nie, w zeszłym tygodniu robiliśmy to oto piękne terrarium. Cała ścianka i wszystko było przeze mnie wykonane. Jeśli ktoś nie widział, to polecam zobaczyć, bo wydaje mi się, że to jest dość wartościowy odcinek. Natomiast dzisiaj przedstawiam wam moje nowe rośliny owadożerne. No, może poza tą trzykrotką. Ją, słuchajcie, zamówiłem, bo jest fajna. Zobaczcie, jest taka różowo-biała od góry, no i fioletowa, o, nawet różowo-fioletowa w niektórych miejscach od dołu. W przeciwieństwie do mojej, która jest, jak widzicie, totalnie zielona od góry, no i też fioletowa od dołu. Stwierdziłem, że skoro zamawiam roślinki sobie na znanym portalu aukcyjnym i jedne były od jednej osoby, drugie były od drugiej, i ta osoba ma taką cudowną trzykrotkę, to stwierdziłem, muszę ją zamówić, będzie świeża krew. Także szczepka na pewno zostanie umieszczona w terrarium, no i słuchajcie, co jeszcze jest? To przede wszystkim, jak dla mnie, to robi na mnie największe wrażenie. Jest to oczywiście dzbanecznik. Ja, słuchajcie, z dzbanecznikami nie miałem nigdy w życiu do czynienia. Wiedziałem tylko, że są piękne i cudowne i bardzo bym takiego chciał mieć, ale jakoś po prostu nie było okazji, żeby się za to zabrać. Jest oto on, słuchajcie, i w ogóle jak go zobaczyłem, to tak, ja na cudowny dzbanek, fantastyczny, takie fajne wieczko. No i obserwuję dalej, co się dzieje. Okazuje się, zobaczcie, że ten dzbanecznik w ogóle jest z dwóch części. Widzicie? To jest lewa część, a tam jest prawa część. Więc tak naprawdę dostałem dwa dzbaneczniki w jednym, najlepiej. No i patrzcie, jak dzbanek jest już dojrzały i dorodny, to jest otwarty, a zobaczcie, jak wygląda dzbanek, który jeszcze nie jest dojrzały i nie jest dorodny. Jest zamknięty. Niby to oczywiste, ale z drugiej strony człowiek nigdy się nie zastanawiał nad tym, że jak dzbanecznik rośnie, to jest zamknięty, a dopiero jak już cały urośnie, wypełni się płynem, który zwabia owady, to wtedy on się otwiera. Także naprawdę magia. Następnie mamy kapturnicę. Patrzcie, kapturnica to mi się wydaje, to jest taki naziemny dzbanecznik, no nie? Bo dzbaneczniki to rosną długie i duże i się pną właśnie w dół, no a kapturnice sobie rosną na ziemi. Na jakichś kwaśnych torfowiskach, podejrzewam. No i tak one wyglądają. No i doczytałem, że po transporcie trzeba dzbanecznika trochę napełnić wodą, natomiast nie wiem, czy mam napełniać kapturnicę. Jeśli ktoś się zna, to chętnie wysłucham, czy te kapturnice właśnie też muszę napełnić wodą, tak samo jak dzbanki u dzbanecznika. Następnie, kochani, no fantastico! Oczywiście są to muchołówki. Ta jest taka malutka i dwie dość dojrzałe. Super, fantastycznie, zaraz to wszystko zasadzimy, słuchajcie. No, stwierdziłem, że ich chcę mieć dużo, bo mam taki plan, że... A, dobra, potem wam opowiem. I tutaj są prawdziwe muchołówki z całymi lepkimi łapkami. No i wydaje mi się, że to jest inny gatunek niż ten. Sami spójrzcie, ten wygląda totalnie inaczej. Natomiast martwi mnie, bo ja kiedyś, dawno, dawno temu historycznie, hodowałem te oto ślicznotki i mam doświadczenie z nimi takie, że jak wychodził ze środka taki pręt i on się piał do góry, a potem z niego wychodził kwiat, to roślina umierała. I ja się boję, że tutaj jest bardzo podobna sytuacja, bo jest pręt z góry, no i tu chyba będzie jakiś kwiat i boję się, że to właśnie zwiastuje, że ona mi umrze niedługo, ale może nie, może tak nie będzie. W każdym razie, kochani, to wszystko będziemy chcieli dzisiaj zasadzić tutaj, ale niestety jest jeszcze jeden problem, który mój pomysł napotkał, ponieważ jak widzimy, tutaj są tilancje, które do pełni szczęścia potrzebują, żeby z tego zbiornika leciała woda źródlana, podczas kiedy te ślicznotki potrzebują wody demineralizowanej. I to jest duży problem. Pytałem się Biotera, co by było, gdybym tilancję podlał wodą, którą potrzebują te rośliny. No i Bioter powiedział, że owszem, można, ale trzeba dolać parę kropelek nawozu do tej wody. A niestety, jeśli doleję nawóz dla tilancji do wody dla tych roślin, to prawdopodobnie tym roślinom to się nie będzie podobało. Więc niestety będziemy wyciągali na pewno w dzisiejszym odcinku wszystkie tilancje, natomiast nie ma się co martwić, bo te tilancje oczywiście swoje miejsce jeszcze w jakimś terrarium znajdą. No i jeszcze względem ostatniej aktualizacji, słuchajcie, związanej z tym terrarium, to zmieniłem tutaj i teraz mam dwa razy dziennie tylko zraszanie na 9 sekund. I póki co, słuchajcie, to jest spoko na tyle, żeby właśnie te tilancje, że tak powiem, nie gniły. No, o trzykrotkach to nie mówię, bo one są popaprane. Jak je sadziliśmy, słuchajcie, to były dotąd i ona w półtora tygodnia tyle urosła. Czajcie to? Serio, w półtora tygodnia tyle urosła trzykrotka. I tak samo ta, i tak samo tam z tyłu jeszcze jest, ją zobaczymy zaraz. Jak wyciągniemy korzeń, tu jeszcze jest piękność, a jeszcze tu są dwie luzem. Patrzcie, ile tilancji. Oczywiście będziemy musieli troszkę wzbogacić podłoże,
o jakąś, kupiłem ziemię też do rosiczek i ziemię do mokołówek i kapturnic. Natomiast jest też kolejny problem, ponieważ instrukcja obsługi tych roślin mówiła, żeby przesadzać je po około roku od zakupu. No i kurde, to trochę dużo rok, więc stwierdziłem, że tak, dzbanecznika nie przesadzamy rzeczywiście, bo dzbanecznik jest taki, na którym, że tak powiem, mi zależy i ja po prostu wcisnę całą tą doniczkę tam w róg, za tubę, no i po czasie okaże się, czy jest mu tam dobrze, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, słyszałem, że one dość szybko rosną, nie wiem po prostu jak on będzie się spisywał w takim ciasnym terrarium, więc jego na pewno nie szczepimy, bo no zależy mi na tym, żeby on był mobilny. Kapturnicę posadzimy i to wszystko, co tutaj jest, też posadzimy, w sensie nie wiem, czy aż wszystko, bo nie wiem, czy to nam się zmieści, natomiast część, no i cóż mogę powiedzieć, wydaje mi się, że ja tutaj teraz ustawię aparat na statyw, albo może jeszcze nie, może wyciągnijmy sobie tą tubę, bo plan jest taki, że dzbanecznik będzie gdzieś tutaj w doniczce. O, zobaczcie jeszcze na tamtą trzykrotkę. Czajcie to? Ja nie wiem, czy to jest zasługa lampy, która tutaj na niej świeci, czy po prostu takich perfekcyjnych warunków, ale no, trzykrotki są totalnie szalone. Tą chyba wytnę i w miejsce tej wstawię tamtą. Tak mi się wydaje. No, w sumie możemy to już teraz zrobić. Patrzcie! To jest mutant, no. No i kolejne ruchy niestety już musimy wykonać na statywie. Dobra kochani, zaczynamy od kapturnicy. Chcę ją umieścić dokładnie w tym rogu, więc trzeba tu troszkę posprzątać z tych elementów wystroju, które były. Zgarnę włókno kokosowe na bok, ponieważ mamy podłoże dla tych kapturnic, no to w zasadzie czemu by go nie użyć. Natomiast trochę mnie martwi, że w instrukcji było, żeby te kwiatki przesadzać dopiero po roku. Boję się, że może one się zestresują trochę. Sam nie wiem. W każdym razie postaram się to zrobić tak delikatnie jak się da. Czyli rozciąć doniczkę. O, wspaniale, wspaniale. Podobno jak kapturnice dostają dużo światła, którego potrzebują, to odwdzięczają się pięknymi kolorami. No i mnie bardzo ten fakt cieszy, bo kapturnica będzie wprost pod lampą do roślin, więc lepiej być nie może tak naprawdę. No dobra, kapturnica jest i w zasadzie wygląda tutaj całkiem fajnie. Teraz przyszła pora na muchołówki, ponieważ one wymagają tej samej ziemi co kapturnica. No i słuchajcie, mój plan jest taki, żeby posadzić muchołówki dokładnie pomiędzy mchem, żeby wiecie, żeby nie było widać, że ona rośnie na ziemi, tylko że po prostu wyrasta z mchu. Może mi się to uda zrobić, a może nie, czas pokaże, natomiast mega jestem zajawiony i liczę na to, że mi się uda to zrobić tak, jakbym chciał. Czyli co, wyciągam mech, bo on teraz nam się tutaj nie przyda. Przy okazji wyciągnę inne elementy wystroju, które obecnie są niewskazane, żeby tu były. Odgarniamy, słuchajcie, włókno kokosowe, bo powiedzmy włókno kokosowe może leżeć tutaj pod miejscem, gdzie jest korek. I w tym momencie zastępujemy torf, a raczej włókno kokosowe, naszą ziemią specjalną. Myślę, że jakby ktoś się zagłębił w temat, to mógłby bez problemu taką ziemię sobie samemu zrobić. Ja natomiast stwierdziłem, że skoro są firmy, które się tym zajmują i bazują na wieloletnim doświadczeniu, to po prostu użyję kupnej. Teraz sadzimy. Trzeba ciachnąć tą doniczkę, ona jest trochę twardsza, nie wiem, czy to się uda. Dobra, postaram się obrócić trochę, nie wiem, czy to nie jest zbyt ryzykowne. No, trochę jest ryzykowne, ale okej, udaje się. Fantastycznie, mamy ją. I gdzie? No myślę, że ta pierwsza będzie tutaj z samego rogu. No, wskakuj mała, to będzie twój nowy dom tutaj. Pierwsza muchołówka jest, przy okazji teraz ciachnę jedną szczepkę trzykrotki, ale jest piękna. Jak ją, słuchajcie, zobaczyłem na aukcji, to stwierdziłem, że muszę mieć taką trzykrotkę, bo już moją to jestem przejedzony. No i co, ordynarnie urwałem kawałek trzykrotki. I słuchajcie, ordynarnie go tutaj wetknę w torf, bo jak widzicie sami, to po prostu działa. No słuchajcie, wstępnie ustawiłem tutaj tubę, no i wydaje mi się, że zaczyna to fajnie wyglądać, nie? Dobra, trzymajcie kciuki, bo wciskam tam dzbanecznika. Mam nadzieję, że nic nie połamie. Jak mam to zrobić, słuchajcie? Powolutku do celu. Dobra, udało się i póki co nic nie złamałem. Doniczka tam jest, aczkolwiek nie podoba mi się bardzo, jak ona wystaje. W sensie prześwituje sama doniczka, więc będę zaraz musiał coś wymyślić, żeby ją zamaskować. Natomiast dzbanki, słuchajcie, tu są, no najlepiej na świecie. Ja póki co nic z nimi nie robię. Myślę, że one i tak zaraz będą się ustawiać tam do słońca, czy sam nie wiem gdzie. Natomiast wszystko póki co wygląda fantastycznie.
O, patrzcie, tu jeszcze takie turbo świeże dzbaneczki. Ja, najlepiej. Wszystkie są w tą stronę, żeby wiecie, żadna mi się tam z tyłu nie sklinowała. Jest git. Dobra, lecimy dalej. Kochana mikromuchołówka, no sami spójrzcie, jaka jest najlepsza. I tutaj taka świeżynka zaczyna rosnąć, ale ekstra. Dobra, ją dajemy, powiedzmy, w ten róg. Będzie tak fajnie przy samej szybie. No i ostatnia. Ta jest ogromna, naprawdę. Już mi się, słuchajcie, tutaj powoli miejsce kończy. No i chyba ją wcisnę gdzieś tutaj. No bo jeszcze musimy pamiętać o tym, że trzeba tutaj zasadzić nasze rosiczki. Także naprawdę dużo roślin. Bardzo eksperymentuję. Mam nadzieję, że nikt, żaden znawca mnie nie zlinczuje za takie miksowanie. No ale teoretycznie się uda, słuchajcie. No i dobra, teraz słuchajcie, ja wyciągnę stąd korzeń, bo trochę wadzi, a musimy dać nowe podłoże. Natomiast żeby dać nowe podłoże, to stare trzeba trochę odgarnąć. Ale tutaj pamiętam, że kładłem trochę mchu torfowca i torf kwaśny, więc to podłoże już samo w sobie jest dość dobre dla tych roślin. Ale wiadomo, jak mamy dobre podłoże, to trzeba je sypać. Nie żałuję. No i lecimy z tym. Sadzimy rosiczki. Mam pewne dylematy, co zrobić z tą ostatnią rosiczką, no bo żywcem nie mam gdzie jej tutaj wcisnąć, nie? No bo tu mamy z przodu wyfrontowane fajnie muchołówki, tu jest jedna rosiczka, tam w tle jest dużo miejsca, ale jest za ciemno niestety dla takiej rośliny, bo ona potrzebuje słońca. No i zastanawiam się, czy może po prostu by jej nie zasadzić w tym miejscu. W sumie od biedy ja mógłbym tutaj zrobić małą przerwę w ziemi dla kapturnic i muchołówek i wsypać trochę ziemi dla rosiczek. Myślę, że to dobry pomysł. O, zobaczcie, u tej pierwszej widać tak mocne korzenie. Nieźle. Proszę bardzo. Możesz się tutaj mała wciskać. Masz słońce. Fantastycznie. A w ogóle, słuchajcie, to będzie strasznie spoko, bo ja tym roślinom mam w planie po prostu dawać jedzenie. Ja tutaj będę mógł dać nawet na chwilę martwego świerszcza, żeby się muszki zleciały. No i wtedy to już będzie uczta dla roślin, naprawdę. Więc spoko, na pewno to nagramy, na pewno nagramy, jak muchołówka łapie ofiary. Będzie fajnie, słuchajcie. Dobra, w tym momencie zasadziłem wszystkie rośliny, jakie tak naprawdę są, więc myślę, że teraz możemy przejść do tematu detalingowania podłoża, no bo jak widzicie, nie wygląda to najlepiej. Maskujemy to wszystko. Dobra, słuchajcie, wstępnie skończyłem. Wstępnie dlatego, że jeszcze trzeba zrobić mocny detaling. Natomiast już teraz sami spójrzcie, jak wygląda to podłoże. Normalnie wygląda jak kawałek lasu usiany roślinami owadożernymi. Nie no, po prostu fantastycznie. Ale jestem podjarany. Mówię wam, jeszcze ten dzbanecznik to już jest w ogóle kwintesencja. Dobra, detalingujemy dalej. Kawałki kory jak najbardziej tutaj nam się odpowiednio wkomponują w klimat. Że właśnie trzeba również odpowiednio je wkomponować. Taki korzeń w zasadzie mógłby być wyeksponowany, nie? Jungle Earth i Forest Floor. Uwielbiam, jak on wygląda na mchu, natomiast nie można przegiąć. Tutaj naprawdę musi być taka mega szczypta, żeby ten mech wyglądał jak po prostu, by coś tam w lesie na niego spadło, no nie? Więc bez przeginek. O, jak tu się robi cudownie. Natomiast jeśli chodzi o maskowanie doniczki dzbanecznika, no to w sumie nie ma nic prostszego. Ja się martwiłem, a potem mi wpadł do głowy przecież oczywisty pomysł. Wystarczy zamaskować doniczkę płatem mchu, którego i tak tutaj w terrarium jest dość dużo, więc nie będzie on wyglądał tam dziwnie. No fenomenalnie. Generalnie dzbanecznika coś czuję, że będę musiał ręcznie podlewać, ale czas pokaże. No bo wydaje mi się, że dysza, która psika paręnaście sekund dziennie, nie da rady przedrzeć się przez tą warstwę mchu i dopiero później dostać się do doniczki. Ale zobaczymy, czas pokaże. Tymczasem dyszę wracam na miejsce, w którym była, czyli tak, żeby na naszą bromelię pryskała. No i co? Można powiedzieć, że terrarium jest zrobione. Zostało poddane totalnej modernizacji, słuchajcie. No i jeszcze sam nie wiem, które mi się bardziej podobało. To mi się bardzo podoba ze względu na emocje, które we mnie są teraz, kiedy patrzę na to. Bo tak jak mówię, od zawsze gdzieś tam w tle głowy miałem te rośliny owadożerne, ale nigdy nie mogłem się za nie zabrać. A tymczasem proszę bardzo, mam fantastyczne, wielkie, w pełni samowystarczalne terrarium z tymi oto roślinami. Przedstawiam wam efekt finalny. Możemy sobie to włączyć w sumie. 3, 2, 1 i lecisz. O, tak.
Nie no, słuchajcie, ja jestem pełen podziwu dla tego zbiornika. Jest po prostu taki, o jakim sobie marzyłem. Fantastycznie. Mega jestem ciekaw, co będzie dalej z dzbanecznikiem. Tak samo z tymi wszystkimi muchołówkami. One, wiecie, są teraz mega zestresowane po podróży, ale już jutro będą z powrotem otwarte i piękne, z tym czerwonym takim w środku. Normalnie nie mogę się doczekać. O, w ogóle zobaczcie, jak fajnie rosiczka zbiera wodę. Ojej. Nie no, fenomenalnie. Mega się jaram, naprawdę. Wyłączmy go w takim razie. No i tyle. Super, nie? Dajcie znać proszę w komentarzu, co myślicie o czymś takim. O, i przede wszystkim dajcie znać, czy Wam się podobała wersja z tilancjami numer 1, czy wersja numer 2 z roślinami wadożernymi. Ja ostatecznie ogłaszam swój werdykt taki, że wolę tutaj rośliny wadożerne, ponieważ wydaje mi się, że mimo wszystko są one ociupinkę bardziej ciekawe od tilancji. No bo wiecie, tu jednak serio cokolwiek się dzieje, nie? A u tilancji to nic. Nawet jak one mają dobrze, to tak wolno rosną, że nic nie widać. Także kochani, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że jesteście tak samo podjarani tymi roślinami jak ja. No w zasadzie to nie będziecie tak samo podjarani jak ja, no bo dlaczego mielibyście? Ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się totalnie podoba i zobaczcie, jak to terrarium teraz wygląda, kiedy nic nigdzie się nie świeci. No po prostu kawał torfowiska z roślinami owadożernymi. Wspaniale, mega się cieszę. To tyle. Trzymajcie się na razie i do zobaczenia w sobotę przy pająkach. Hej!